Na wstępie serdeczne pozdrowienia z bardzo miłego, sympatycznego zboru, ze zboru w Nysie. Zbór w Nysie jest z nami, ponieważ słucha tego, co my tutaj zwiastujemy, głosimy i wiele osób podchodziło do mnie, wyrażając wdzięczność za to, że mogą słuchać zwiastowania przekazywanego w zborze Ustroniu. No i oczywiście wyrazy wdzięczności dla całej ekipy internetowej, która to przygotowuje, bo bez tego oczywiście nie byliby w stanie słuchać zwiastowania, jakie ma miejsce w naszym zborze. Tak więc, ponieważ zostałem tego zobowiązany, cała ekipo przyjmijcie podziękowanie i błogosławieństwo od tych, którym świadczycie tę usługę, jaką jest przekazywanie poselstwa słowa. A więc pozdrowienia ze zboru w Nysie. No a skoro już jestem przy pozdrowieniach, to ja chcę wziąć pozdrowienia do kolejnego zboru. Od piątku jestem w zborze w Tarnowskich Górach. Jeśli zgadzacie się, choć w Nysie pozdrawiałem, nie pytając, czy się zgadzacie, czy nie. Ale kiedyś, pamiętacie, daliście mi przyzwolenie, gdziekolwiek będę, żebym pozdrawiał, więc bazując na tym, przekazałem pozdrowienia ze zboru w Ustroniu, a tym razem do zboru w Tarnowskich Górach. Chciałbym od zboru w Ustroniu pozdrowić. Mogę, tak? Dobrze, a więc pozdrowię. Kochani, proszę, byście otworzyli w tym miejscu, od którego zaczęliśmy ten cykl wykładów. Jest to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 11. I tutaj w tym rozdziale 11 jeden z uczniów zwrócił się do Pana Jezusa, aby Jezus pouczył go odnośnie modlitwy. Aby Jezus nauczył ich modlić się, tak jak Jan Chrzciciel swego czasu nauczał swoich uczniów. I Jezus dłuższy fragment poświęcił na nauczanie swoich uczniów modlitwy. I zaznaczyłem wówczas, że uczenie modlenia się nie jest czymś niebiblijnym. Bo gdyby uczenie modlenia się było czymś niebiblijnym, to Jezus by tego nie uczynił, nie nauczałby. A skoro nauczał, to znaczy, że jest to zgodne z wolą Bożą. I czytaliśmy ten fragment odnoszący się do modlitwy Ojcze Nasz. Albo inaczej, ten fragment nazywany jest modlitwą wszystkich modlitw. A więc jest to, można ten fragment traktować jako modlitwę i modlić się słowami Ojcze Nasz, który jesteś i tak dalej. Przestrzegam tylko przed tym, żeby nie zrobić z tego formalności, paciorka, bezmyślnie, bezemocjonalnie wypowiadanego. Bo to wtedy jest, usta mówią, ale serce może być daleko. Czegoś takiego Biblia nie akceptuje. Ale można też ten fragment traktować inaczej. Tak jak my go zaczęliśmy traktować. A więc każda fraza tej modlitwy może nas czegoś nauczać, pouczać. Może być dla nas jakimś podstawą naszej wiary. I pamiętacie, rozpoczęliśmy od pierwszego akapitu, od Ojcze Nasz. I zauważcie, już chyba 2 miesiące ciągle jeszcze tam jesteśmy. Ojcze Nasz. Najpierw sobie wyjaśnialiśmy to słowo Ojcze, a więc Bóg chce, abyśmy się do Niego zwracali jako do Ojca, nie tylko jako do Boga, nie tylko jako do Jahwe,
ale do Ojca. A więc abyśmy bardzo emocjonalnie do Boga podchodzili. A potem przez dłuższy okres zastanawialiśmy się nad słowem nasz. I zaczęliśmy od tego, iż Jezus mówi, a ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej. I choć wszedłeś tam sam, masz się modlić w liczbie mnogiej Ojcze nasz. A więc daje nam tu Pan Jezus do zrozumienia, jak ważna jest wspólnota, jak ważna jest społeczność, że jesteśmy cząstką większej wspólnoty, społeczności. I na ten temat dość dużo mówiliśmy, zastanawialiśmy się, dlaczego ludzie unikają wspólnoty, dlaczego z kolei mamy być we wspólnocie i jakie spływają błogosławieństwa z faktu, że należymy do wspólnoty. Dziś przejdziemy do następnego akapitu, a więc do następnej myśli, a ta następna myśl brzmi: któryś jest w niebie. Albo jak nowsze tłumaczenia mówią, który jesteś w niebie. Któryś jest w niebie. I kochani, poprzez to stwierdzenie, któryś jest, Pan Jezus chce, abyśmy modląc się, pamiętali, że Bóg, do którego się modlimy, jest. Któryś jest. Dlaczego tak? Bo na ogół ludzie myślą o Bogu w kategoriach był albo będzie. Był albo będzie. Natomiast Biblia, w tym także Pan Jezus w tym fragmencie, akcentują bardzo zdecydowanie jest. Jest. Były takie dwie bardzo czcigodne kobiety. Mieszkały w Betanii. Jezus często tam do nich zachodził, bo mieszkały blisko Jerozolimy, około 5 kilometrów od Jerozolimy. I bywało, że Jezus cały dzień nauczał w Jerozolimie, ale na wieczór, na odpoczynek szedł do Betanii i zatrzymywał się w domu tych właśnie dwóch czcigodnych kobiet. Miały one brata, najmłodszego, mianowicie nazywał się on, jak wiadomo wam, Łazarz. I pewnego dnia ten Łazarz zachorował. No nie tylko zachorował, ale jak mówi 11 rozdział Ewangelii Jana, bo mam przed sobą ten właśnie rozdział otwarty, 11 rozdział Ewangelii Jana, nie tylko zachorował, ale także umarł. A gdy umarł, po 4 dniach od jego śmierci, od momentu jego śmierci, w Betanii pojawił się ponownie Jezus. I na spotkanie z Jezusem jako pierwsza wybiegła Marta. Czy pamiętacie, jakie zarzuty czyniła Jezusowi, gdy Jezus przyszedł do Betanii? Gdybyś tu był, w czasie przeszłym, gdybyś tu był, jak gdyby mniejsze znaczenie miało to, że On jest, ale gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. A Jezus mówi, ależ Marto, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. No tak, 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 ja wiem, że przyjdzie czas zmartwychwstania w przyszłości. Ale Marto, ja jestem. Podobnie postąpiła jej młodsza siostra Maria. Kiedy się dowiedziała od Marty, że Jezus tam przebywa, pobiegła i identyczny zarzut czyniła Jezusowi. Gdybyś ty tu był. A więc gdybyś ty tu był 4 dni temu, to nasz brat Łazarz by nie umarł. A Jezus mówi, ależ Mario, jam jest zmartwychwstanie. I, no dobrze, dobrze, ja wiem, że przyjdzie czas zmartwychwstania. A więc wiem, że kiedyś tam przyjdzie czas zmartwychwstania. I znowu Jezus musiał jej to powtórzyć. Mario, ale jam jest.
aż się Jezus w końcu rozpłakał. Nie wiadomo z jakiego powodu. Czy z powodu postawy tych dwóch kobiet, które były skore wierzyć w to, że Bóg jest, a więc Bóg był i Bóg będzie, czy też z powodu śmierci Łazarza. Ale taka jest niestety skłonność ludzi, że potrafią wierzyć w to, że Bóg był. O tak, On był, On stworzył niebo i ziemię. O tak, On wyprowadził Izraela z Egiptu. O tak, On rozdzielił Morze Czerwone. O tak, On kiedyś przyjdzie, Boży Syn, groby się otworzą, ci, którzy żyć będą, doznają przemiany i zostaną zabrani. Niebo i ziemia przeminą, kiedy On przyjdzie. Prawda? Mamy skłonność do myślenia właśnie w tych kategoriach. Był i będzie. No dobrze, a co z dniem dzisiejszym? A Pan Jezus akcentuje: Ojcze nasz, który jesteś. Nie który byłeś, nie który będziesz, choć wszystko to jest absolutną prawdą, ale który jesteś. O, w to zdecydowanie trudniej uwierzyć. Trudniej jest się, że tak powiem, zgodzić z tym, że Bóg jest. Kiedy w 2000 roku zrezygnowałem ze służby jako prezbiter naczelny i kiedy modliłem się, aby Pan pokierował dalej moją służbą, odezwało się parę telefonów z Bielska-Białej, bo tam w tym zborze w międzyczasie, jeszcze jak byłem w Warszawie, nastąpiły pewne perturbacje. Starszy pastor, który przyczynił się tak znacznie do rozwoju tego zboru, przekazał urząd młodszemu. A młodszy poczuł wiatr w żagle i doszedł do wniosku, że nie musi się liczyć ze zdaniem, z opinią starszego. No i czasami dochodziło do takiego niezrozumienia między decyzjami młodego i starszego. No a zbór jak zbór. Zbór jak zbór, jedni za tym, drudzy za tym. Jedni, jak to się kiedyś mówiło, do lasa, drudzy do sasa. I zbór się zaczął dzielić. I znalazł się na krawędzi podziału. Wyglądało na to, że młodzież idzie bardziej za młodym, energicznym. Natomiast starsi, pamiętając i zasługi tego starszego, opowiadali się raczej za tym starszym. A problem drugi tego zboru polegał na tym, że budowali dom modlitwy, ten, którym się dzisiaj zgromadzają. I na skutek tych właśnie różnych perturbacji zostawili tę budowę. 8 lat ta budowa stała, nietykalna. Nikt jej nie ruszał. Konstrukcja żelazna, Arek będzie pamiętał, zardzewiała, mury zmurszały, no a jakieś tam, przepraszam za słowo, jacyś meliniarze urządzili sobie tam w jednym z tych pokoi melinę. I tam narkotyki, i tam alkohol, nie wiem co tam jeszcze się działo, bo nigdy wśród nich nie byłem. Ale kiedy ta sytuacja zaistniała, kiedy te telefony się rozdzwoniły, propozycją było, abym przyszedł i w jakiś sposób pomógł temu zborowi. Ponieważ ten zbór kochałem, no bo w tym zborze byłem przez wiele lat, postanowiłem się postawić Bogu do dyspozycji. I kiedy pojechałem do tego zboru, albo podejmowałem decyzję, stawiałem ją w taki oto nieodpowiedzialny sposób. Panie, pomogę temu zborowi, ale proszę, nie obciążaj mnie odpowiedzialnością za budowę. To jest tak duża budowa, przez tyle lat zaniedbana, przez 8 lat tam się nic nie robiło.
wszystko praktycznie zmurszało. Nie obciążaj mnie tą odpowiedzialnością. Ja się chcę zająć tylko zborem. Natomiast zupełnie nie chciałbym się angażować w jakąkolwiek dalszą budowę. Miałem już doświadczenie z budową w Ustroniu, więc w związku z tym wolałem się tego tematu nie dotykać. I z takim nastawieniem zdecydowałem się pójść do zboru w Bielsku-Białej na pastora. I kiedy się tam znalazłem, jeden z braci mi zaproponował, abyśmy odwiedzili budowę, abyśmy pojechali na budowę. Pamiętam, że był to koniec roku, w przeddzień Sylwestra, było niesamowicie zimno i tak chodziliśmy po tej budowie, ja się za głowę łapałem, kiedy widziałem to, co tam jest. I mówiłem, Panie, wszyscy tylko nie ja. To jest ponad moje możliwości. Proszę, zwolnij mnie z odpowiedzialności za tę budowę. Aż w pewnym momencie weszliśmy do takiego pomieszczenia. Ono było w miarę już przygotowane, otynkowane. I tam to pomieszczenie, o którym mówiłem, że meliniarze zrobili sobie melinę. I na ścianie tego pomieszczenia dużymi, czerwonymi literami było wypisane po angielsku zdanie. God is dead. Przetłumaczę, żebyście wiedzieli, co to znaczy. Bóg umarł. To tak mną wstrząsnęło. Tak się zdenerwowałem. Jak możesz, kłamco, diable, mówić, że Bóg umarł? Z Bożą pomocą udowodnimy Ci, że Bóg żyje. I choć nie chciałem, zacząłem. I jeśli chcecie się przekonać, że Bóg żyje, pojedźcie do Bielska Białej i zobaczycie to piękne miejsce, na którym już wielu ludzi krzyżyk stawiało i gdzie sataniści, albo kto to tam wie, wypisywali, że Bóg umarł. Nie, nie, Bóg nie umarł. Śpiewamy taką pieśń, Bóg nie umarł, ale, czy, nie wiem, czy dobrze mówię, ale żyje, żyje. Tak, tak, tak. Rzeczywiście budowa ta wymagała wiele wysiłku i duchowego, i finansowego, no ale z Bożą pomocą wybudowaliśmy i jest dzisiaj świadectwem i dla miasta, i nie tylko. Dla mnie przede wszystkim jest świadectwem, że Bóg jest. Bóg jest. Nie wolno o Bogu myśleć w kategoriach był albo w kategoriach będzie. Też mogę tak myśleć, no Bóg będzie kiedyś komuś pomagał. Bóg kogoś kiedyś tam w przyszłości użyje, bo ja już jestem za stary. Nie, tak Boga traktować nie możemy. Bóg jest. Dlatego Jezus mówi, gdy się modlicie, nie myślcie, że On był. Był, to prawda, ale to jest przeszłość. Nie myślcie tylko, że On będzie. Tak, tak będzie, ale przede wszystkim myślcie, że Bóg jest. Że Bóg jest. I ta sama myśl pojawia się w wielu innych miejscach Nowego Testamentu. Zauważcie list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, do Żydów, 11 rozdział, 6 wiersz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć. No, w naszym tłumaczeniu, tym, z którego czytam, jest napisane, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Ale w wielu innych tłumaczeniach jest tu oddane tak, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc, gdy przystępujemy do Boga w modlitwie, to czego Bóg od nas przede wszystkim oczekuje? Przede wszystkim oczekuje
wiary, abyśmy uwierzyli. Uwierzyli w co? Uwierzyli w to, że On jest. Jeśli nie wierzysz, że Bóg jest, to jest obłudna modlitwa. To po co się modlisz? To tak samo, jakbyś klęknął przed figurą. Bo gdy się modlimy, Bóg oczekuje dwóch rzeczy. Wiary, ale wiary w co? Że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. I to właśnie Jezus chciał zaakcentować. Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest. Któryś jest. Tak, tak. Diabeł będzie chciał zrobić wszystko, żeby nas odprowadzić od tego przekonania, że Bóg jest. Że Bóg jest. Nie dajmy się wyprzeć z tego miejsca. Twierdzimy na przekór zamysłom diabła: Bóg jest. I popatrzcie, w iluż to miejscach Bóg podkreśla, że On jest. Przypomnijcie sobie to znane powołanie największego przywódcy świata, mianowicie Mojżesza. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 14 wierszu, tak jest napisane. Bóg spotyka Mojżesza na pustyni, kiedy pasie owce swojego teścia. I nagle Bóg z gorącego krzaka przemawia do Mojżesza. A Mojżesz się tłumaczy różnorako. W końcu pyta: no dobrze, ale jak mnie zapytają o Twoje imię, jakie jest imię tego Boga, który mnie do nich posłał, to co ja mam powiedzieć? Bo przecież Egipcjanie mieli setki bogów przeróżnych, Kananejczycy setki bogów. W imieniu którego Boga ja do nich mam iść? Co mam im powiedzieć? Jaki Bóg mnie posłał? Jaki Bóg mnie posłał? Co odpowiada Bóg na to zapytanie? A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: Jestem, posłał mnie do was. Jestem. A więc Bogu rozchodzi się o to, byśmy Go traktowali w kategoriach nie czasu przeszłego, ani przyszłego, ale w czasie teraźniejszym. On jest. Halleluja, On jest. Popatrzmy na ostatnią księgę Biblii, a więc Nowego Testamentu, także Nowego Testamentu, Apokalipsa, 1 rozdział, 17 wiersz. 17 wiersz. Czytamy tutaj tak. Toteż, gdy Go ujrzałem, padłem do nóg Jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam... Powiedzcie, skoro przeczytać nie możecie. Jam jest pierwszy i ostatni. I znowu akcent tu jest położony na uświadomienie przerażonemu, przelęknionemu Janowi: Janie, jam jest. Jam jest. Podobna myśl tej samej księdze w 22 rozdziale, w wierszu 13. Jest tu tak napisane: ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. I znowu akcent jest położony nie na to: ja byłem, ja będę, ale ja jest. Ja jestem. Chciałbym się zapytać, bracia i siostry, czy towarzyszy nam na nowo każdego dnia świadomość, że Pan jest? Że On jest? Kochanie, łatwo się wierzy, że Pan jest kiedy? No wtedy, kiedy się wszystko dobrze układa. Prawda? Jesteśmy zdrowi, no Pan jest. No tak. W naszym małżeństwie wszystko się dobrze układa. Możemy powtarzać: Pan jest. W naszej rodzinie nie ma żadnych powikłań. No Pan jest.
dzieci, w porządku, zgoda, miłość, pojednanie, Pan jest. Ale co zauważam? Zauważam, że kiedy przychodzi inny czas w życiu dziecka Bożego, na przykład dotyka go choroba, zaczyna doskwierać ból, albo stracił pracę, nie może związać końca z końcem, albo zaczynają się perturbacje w małżeństwie, w rodzinie, albo jeszcze jakieś inne problemy. Co wówczas? Właśnie w takich okolicznościach ludziom jest, chyba nie mówię o wszystkich przypadkach, ale w wielu przypadkach ludziom będącym w takich skomplikowanych sytuacjach najtrudniej jest uwierzyć, że Bóg jest. Tak. A wiecie, czego wyrazem jest to, że mają wątpliwości w to, że Bóg jest? W tym, że jakże często pojawiającym się słowie dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to się stało? Dlaczego? I dlaczego? I dlaczego? I następuje samo oskarżanie się i następują inne problemy. Dlaczego? Bo prawdopodobnie zachwiane zostało to przekonanie, że Bóg jest. No cóż tu daleko szukać. Otwórzmy Ewangelię Marka. Ewangelię Marka według świętego Marka, rozdział 4. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 4. I zauważcie postawę uczniów. Już wiecie, o co chodzi. Już wiecie, w którym momencie uczniowie zaczęli sobie tutaj zadawać pytanie, dlaczego. Ewangelia Marka, rozdział 4, od wiersza 35. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą. Wzięli go z sobą tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się już wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na bezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy? No i potem wiersz 39, ale zwracam uwagę na wiersz 40. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Oni jakby stracili wiarę, że on jest. A przecież on był z nimi. Był czy nie był? Był. Ale oni mimo to się potrafili lękać, tworzyć, obawiać. No nie wzięli pod uwagę, że nawet jeśli by morze pochłonęło ich, to jego nie pochłonie. A więc to jest niemożliwe, żeby Stwórca mógł być zatopiony w tym, co stworzył. A mimo to dopuścili strach, bo prawdopodobnie gdzieś w pewnym momencie stracili świadomość, że on jest z nimi w łodzi. Dlatego zaczęli się tworzyć, tworzliwie rozglądać, z trwogą patrzeć na fale. I mówię tak, powiem tak, najtrudniej jest być przekonanym, że on jest wtedy, gdy się przechodzi przez trudy i doświadczenia. Jeśli tego nie przechodzimy, nie mamy żadnych problemów, aby wierzyć w to, że on jest. Gorzej, jeśli nawiedzają nas nawałnice, jeśli fale przelewają się ponad naszymi głowami, mimo tego ciągle patrzeć w górę i wyznawać, Ojcze nasz, któryś jest. A chcę wam dopowiedzieć, że to wnosi niezwykły pokój w serce, jeśli sobie uświadamiamy, że on jest. No a teraz należałoby się zadać sobie pytanie, gdzie on jest? Gdzie go szukać? Daleko, blisko? Gdzie on jest?
Częstochowie, w Jerozolimie. Tak, jest i tam, bo tam też są wierzący ludzie. I w jednym, i w drugim miejscu. Gdzie on jest? Gdzież jest ten, który chce, żebyśmy się do niego modlili? Ojcze nasz, któryś jest. On jest tam, gdzie jesteś ty. Gdzie jesteśmy? Tam, gdzie jesteśmy. Oczywiście, nie w każde miejsce on pójdzie. Nie w każde. Nie pójdzie gdzieś do Meliny z tobą. Nie pójdzie gdzieś tam, gdzie się dzieje grzech. No ale dziecko Boże tam nie idzie. Prawda? Dziecko Boże tam nie pójdzie. Skoro apostoł Paweł mówi, wszystko cokolwiek czynicie, w słowie lub uczynku, czyńcie w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. No i powtórzę to, co kiedyś już tutaj mówiłem. Kiedyś na jednym ze zlotów podeszła do mnie młoda dziewczyna i mówi, pastorze, dlaczego to tak jest, że w naszym kościele nie można iść na dancing, na dyskotekę? Dlaczego? Gdzie to jest napisane, że nie wolno iść na dyskotekę? Ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć, no bo zostałem zaskoczony tym pytaniem, ale odpowiedziałem. Słuchaj, kochana, moja Biblia mówi, że wszystko, cokolwiek czynimy, gdziekolwiek idziemy, mamy czynić i mamy iść, jak? W imieniu Jezusa. I jeśli to robimy w imieniu Jezusa, to możemy liczyć na to, że On jest z nami tam, gdzie my idziemy. Więc moja droga, w tym dniu, kiedy się wybierasz na dyskotekę, klęknij i powiedz, Panie Jezu, w imieniu Twoim chcę iść na dyskotekę. Szokowało ją to. Popatrzyła na mnie. Nie, pastorze, tak się modlić nie mogę. Skoro się tak modlić nie możesz, to znaczy, że tam iść nie możesz. No wyobraźcie sobie, ktoś się modli, Panie Boże, w imieniu Jezusa idę dzisiaj do knajpy. Daj mi się napić tak, żebym już do domu na czworakach wracał. Jeśli ktoś miałby taką czelność i o to się modlił, to życzę powodzenia. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek miał na tyle odwagi, by się o to modlić. No więc gdzie On jest? Jest tam, gdzie są Jego dzieci. Dobry pasterz jest tam, gdzie są Jego dzieci. Jeśli należymy do Jego owiec, On jest z nami. Dlatego apostoł Paweł powiada, nic nas nie może odłączyć od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie. Pan Jezus pod koniec swojego życia powiedział tak, poślę wam Pocieszyciela, Ducha Świętego i On będzie z wami, jak długo? Aż do skończenia świata. Użył tam bardzo ważnego słowa w języku greckim. Parakletos. Nasi tłumacze przetłumaczyli to pocieszyciel. I dobrze, bo to jest jeden z wyrazów, którym się tłumaczy słowo parakletos. Ale to słowo parakletos, a więc pocieszyciel, znaczy także pomocnik. A znaczy jeszcze coś więcej. Znaczy ten, który stoi u naszego boku. Aleluja. Gdzie On jest? Tu jest, u naszego boku. Powiesz, ale ja Go nie widzę. No, widzieć Go nie możemy, bo Ducha zobaczyć nie można. Ale dziecko Boże ma tę świadomość, że On jest. Prawda? On jest. No i teraz pytanie kolejne. Kim jest ten, który jest? Jak, co możemy o nim powiedzieć, o tym, który jest? Znowu przypomnę pierwszą Księgę Mojżeszową, 17 rozdział, pierwszy wiersz. Pierwsza Księga Mojżeszowa, stosunkowo niedawno na ten temat, na tę myśl wskazywałem.
Pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, pierwszy wiersz. To jest ciekawe miejsce, muszę powiedzieć, bo tu spotykamy Abrahama w bardzo kłopotliwej sytuacji. Miał dwie kobiety obok siebie i każda go oskarżała. Oskarżała go Hagar i oskarżała go Sara. Tyś jest winien wszystkim problemom. Tyś jest winien. Tyś jest winien. Biedny, stary Abraham. Nie wiem, czy się tłumaczył, czy się nie tłumaczył, ale po tych wszystkich zarzutach, jakie czyniły mu te dwie kobiety, pojawia się Bóg w życiu Abrahama i mówi: Jam jest Bóg Wszechmogący. Kiedy Bóg to powiedział Abrahamowi? Wtedy, kiedy się znalazł w tarapatach, kiedy go poszturchiwano z jednej i z drugiej strony. Nagle Bóg się objawia i mówi: Abrahamie, Jam jest Bogiem Wszechmogącym. Nie zamartwiaj się ani tym, ani tym. Po prostu trwaj w społeczności ze mną. Akurat w niedzielę na ten temat usługiwałem w Nysie. Bóg nie oczekuje od nas, że my będziemy wszystko wiedzieć, że będziemy sami w jakiś sposób rozwiązywać nasze problemy. Możemy. Ale jeśli my sami zaczynamy rozwiązywać nasze problemy, Bóg stoi z boku i z politowaniem kiwa głową nad nami. No, pokaż, co potrafisz. Im bardziej się wysilamy, tym bardziej się pogrążamy. I coś z tego było w życiu Abrahama. Ale w pewnym momencie Bóg przyszedł do niego i mówi: Abrahamie, Abrahamie, jednego żądam od ciebie, oczekuję od ciebie, że będziesz trwał w społeczności ze mną. A ja jestem Bogiem Wszechmogącym i sobie poradzę z tymi problemami. Pozwól mi je rozwiązać. My często trzymamy lejce naszego losu w naszych rękach i modlimy się: Panie Boże, pomóż, ale sterujemy, nie puścimy. No, ale Bóg chce, żebyśmy mu oddali lejce, a więc kierownicę w jego ręce, a on poprowadzi. On zrobi według swoich, według tego, kim jest. A kim on jest? Jam jest El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Tak więc, bracia i siostry, wracamy do Ojcze Nasz, Pater Noster. Ojcze Nasz, któryś jest. A dalej Pan Jezus dopowiada: w niebie. W niebie. Na temat nieba, o którym tu jest mowa, będziemy mówić trochę później, gdy będziemy się modlić. Jak się będziemy modlić? Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. I wtedy zaakcentujemy nieco więcej na temat nieba. Dzisiaj tylko chcę jeszcze na koniec powiedzieć to, co mówi na przykład prorok Izajasz. A prorok Izajasz w 55 rozdziale, w 55 rozdziale prorok Izajasz w wierszu 9 mówi tak: Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. A więc tu prorok Izajasz z woli Boga powiada, że Bóg jest gdzie? Na wysokich niebiosach. W innym miejscu jest powiedziane, że ziemia jest pod nóżkiem jego stóp. A więc skoro Bóg jest wyżej niż ziemia, to wszystkie nasze trudy, doświadczenia, problemy, które mamy na ziemi, są gdzie? Pod jego stopami.
One nie przerosły Boga. One są pod Jego stopami, bo ziemia cała jest pod nóżkiem Jego stóp. A więc niebo, które jest domem naszego Ojca, gdzie mieszka nasz Bóg, jest także miejscem przeznaczonym dla Jego dzieci. Tam jest nasz dom, tam jest nasza ojczyzna. Co prawda, przez jakiś czas jesteśmy na urlopie na ziemi. Ale takiego urlopu to ja zażartowałem oczywiście. Nasza ojczyzna jest w górze, skąd też naszego Pana oczekujemy. Pan Jezus w 11 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy się żegnał z uczniami, w 14 rozdziale, przepraszam, kiedy się żegnał z uczniami, powiedział: ja odchodzę, idę, a kiedy odejdę, przygotuję wam miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy razem ze mną byli. A więc w 14 rozdziale Pan Jezus mówi, że On odchodzi, ale przyjdzie czas, że nas tam zabierze. I kiedy myślę o tym zabraniu, to muszę myśleć, że to się odbywa dwoma sposobami. To zabieranie odbywa się, albo odbywać się będzie, bo jeszcze jesteśmy, dwoma sposobami. Kochani, jeszcze tak niedawno wśród nas tu siedział Bogusław Suchodolski. Był tu, prowadził nabożeństwa, śpiewał razem z nami. Ale upodobało się Panu przyjść i powiedzieć: chodź. W jaki sposób, to nie ma znaczenia. To znaczy, ma znaczenie, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Po prostu Pan chciał, aby już był u Niego i zabrał Go. I gdzież On dzisiaj jest? Nie wiem, czy jest tu szanowna Jego małżonka, czy nie. Chciałbym tym wszystkim, którzy chociaż na moment jakiekolwiek myśli trwożliwe dopuszczają, powiedzieć: nie martwcie się. On jest w domu Ojca. A ten dom Ojca to niebo. To niebo. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I tam On zabiera dzieci swoje. Przyjdzie czas, że Ty pożegnasz ziemię. No i też i ja w którymś momencie pożegnam ziemię. I tu nie chodzi o to, żebyśmy wyznaczali sobie czas za rok, za dwa, za dziesięć. To jest wszystko w rękach Bożych. Powiada psalmista, że nasze życie jest na Jego dłoni wyrysowane. On zna nasz początek i zna koniec. Nie o to tu chodzi. Żyj jak najdłużej. Żyjmy jak najdłużej. Ale pamiętajmy, że jednego dnia odejdziemy stąd. Chodzi tu o coś zupełnie innego. Chodzi tu o to, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Nim. Dlatego prorok Amos powiada: przygotuj się na spotkanie z Panem. I w zasadzie nasze życie, im jesteśmy starsi, tym bardziej. A i młodzi też, bo któż się mógł spodziewać, że Bogusław Suchodolski w kwiecie wieku zostanie odwołany. Ale ja zwłaszcza starszym ludziom powtarzam. Kochany bracie, zajmujesz się tyloma sprawami. Troszczysz się o to i o tamto. A w zasadzie powinieneś się przejąć jedną, jedyną troską. Jaką? Aby był gotowy. Dążyć do tego, żeby być gotowym na spotkanie z Panem. Jeśli czegoś nie zrobiłeś, już nie zrobisz. Jeśli czegoś nie zdobyłeś, już nie zdobędziesz ze względu na wiek. Ja już studiów nie skończę, takich czy innych. Szczytów już nie osiągnę. Ten ostatni etap ludzkiego życia powinien być przeznaczony na co?
na przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Ale młodzi, chwileczkę, chwileczkę, nie myślcie jeszcze dużo czasu przede mną. Nie, w każdej chwili to może nastąpić. W każdej chwili to może nastąpić. I co potem? No właśnie, co potem? Gdzie potem? Dom Ojca. Idziemy do domu Ojca. I to jest jeden sposób zabierania. A drugi, przyjdzie czas, kiedy Chrystus się pojawi, a wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną. W nowe ciała zostaną przyobleczeni, tak jak mówi apostoł Paweł. Natomiast ci, którzy żyć będą w tym momencie, ich ciała także w okamgnieniu zostaną przemienione i pójdą na spotkanie z Panem. Pójdą? No to zależy, czy pójdą, czy nie pójdą. Od czego to zależy? Od tego, czy będą gotowi. Czy na tyle byli mądrzy, aby się przygotować na bycie w niebie. Pan Jezus uczy tutaj o tym, że któryś jest w niebie. Jak powiedziałem, będziemy jeszcze o tym mówić przy innej okazji. Tam niestety z wyjątkiem dwóch osób, a może trzech, nikt jeszcze nie był. Muszę powiedzieć, że czasem się pojawiają takie jakieś nowele, opisy, jak to było w piekle, jak to było w niebie. Ja w to za bardzo nie wierzę, nawet specjalnie też nie czytam. Komu się tam śniło, ktoś tam był, ktoś tam był. I jak będziecie czytać kiedykolwiek, zauważcie, że każdy opis jest inny. Gdyby się zgadzały, to bym w to wierzył, ale ten widział to, tamten widział jeszcze co innego, ten tak opisuje, ten tak. Dla mnie fundamentem jest Biblia. A skoro ona to przemilcza, ja nie mam prawa odsłaniać zasłony i opisywać coś tam. Dobrze, że ktoś był. Dobrze. Ale to może dla niego było potrzebne. My chodzimy wiarą, a nie widzeniem. Niemniej jednak trzeba wspomnieć o dwóch, co najmniej o trzech właściwie osobach, które mogą się wypowiadać na temat nieba, bo tam były. Kto to był? Na pewno to był apostoł Paweł. I na pewno to był Jan. No a trzeci to Boży Syn, Jezus Chrystus, który z nieba stąpił. I dzisiaj tylko, jeśli się mogę powoływać na apostoła Pawła, powiem, co on powiedział. Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nawet na rozum ludzki nie stąpiło, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ojcze nasz, któryś jest w tym najrozkoszniejszym, w tym najpiękniejszym miejscu, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało.